Wczoraj odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której pan prezes Jarosław Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński powiedział, że od dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo partii Prawa i Sprawiedliwość, osoby z rządu, pan premier, ministrowie, parlamentarzyści wyruszają wielką drogę w Polskę. I po to, żeby rozmawiać z Polakami o problemach, które dotyczą bieżącej sytuacji w Polsce, o dokonaniach naszego działania sprzed 2,5 roku, gdzieśmy wygrali wybory, podsumowanie tego okresu oraz o tych rzeczach, które chcemy w przyszłości realizować. I naszym dzisiaj wspaniałym gościem w Dąbrowie Tarnowskiej jest pan Joachim Brudziński. Witam serdecznie. Wiceszef Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie minister spraw wewnętrznych i administracji. Znana postać nam wszystkim. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze, za przybycie tutaj do Dąbrowy Tarnowskiej, że będzie pan miał okazję porozmawiać, przedstawić te nasze plany Prawa i Sprawiedliwości, ale również wysłuchać i odpowiedzieć na pytania. Witam również naszych parlamentarzystów ziemi Tarnowskiej. Witam pana profesora Włodzimierza Bernackiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości w Tarnowie. Witam pana doktora Michała Wojtkiewicza, wiceprezesa Zarządu Okręgu w Tarnowie. I również serdecznie witam pana profesora Kazimierza Wiatra, senatora Rzeczypospolitej Polskiej. W zasadzie moja rola się kończy. Chciałbym oddać głos panu ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu. Bardzo proszę. I myślę, że kolega Lesław Wieczorek wspomniał o tym, jaki będzie scenariusz, czyli pan minister Brudziński powie o pewnych założeniach, a potem pytania. Panie ministrze, może do mównicy będzie lepiej tutaj. Zapraszam. Dziękuję bardzo serdecznie za te niezwykle miłe słowa pod moim adresem. Ja chciałbym rozpocząć to nasze dzisiejsze spotkanie, tę naszą dzisiejszą rozmowę od przeprosin. Po pierwsze chciałem przeprosić, że troszeczkę się spóźniliśmy, ale jak myślę w imieniu nas wszystkich wraz z kolegami parlamentarzystami mieliśmy ten zaszczyt, nie ukrywam, że jestem bardzo, jak powiem, wzruszony, bo tutaj u państwa w pięknej Dąbrowie Tarnowskiej pamiętaliście o tym, aby uhonorować tych wszystkich, którzy pod przewodnictwem świętej pamięci pana prezydenta, pana profesora Lecha Kaczyńskiego już 8 lat temu udali się na uroczystości mające na celu z kolei upamiętnienie tej niewyobrażalnej zbrodni, tej hekatomby narodu polskiego, tego swoistego rodzaju, można by powiedzieć, wręcz holokaustu, jakim mieliśmy do czynienia na narodzie polskim ze strony, w tym wypadku, sowieckich oprawców. Czyli mówię tutaj o zbrodni katyńskiej. I właśnie społeczność, za co chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować, wszystkim inicjatorom, ufundowała, ta społeczność waszego pięknego miasta ufundowała piękną tablicę upamiętniającą to wydarzenie, które jest skądinąd też w przepięknej świątyni, waszej świątyni. I stąd to małe opóźnienie, bo byliśmy tam wszyscy i złożyliśmy kwiaty pod tą tablicą. A drugie, proszę państwa, przeprosiny, które chciałbym na wasze ręce i za waszym pośrednictwem do wszystkich mieszkańców Dąbrowy, powiatu, ziemi tarnowskiej skierować, to są słowa przeprosin za to wszystko, co w ostatnich tygodniach tak bardzo opinię publiczną zbulwersowało. Czyli te wszystkie działania, które być może, a nawet na pewno dla wielu naszych wyborców, dla wielu ludzi, którzy nam w 2015 roku podwójnie zaufało, bo to i wybory prezydenckie z sukcesem naszego kandydata Andrzeja
Andrzeja Dudy i późniejsze wybory parlamentarne to przecież zasługa Was, Szanowni Państwo, tych, którzy nam zaufali i na nas głos oddaliście. Jeżeli mówił o tym Pan Premier Jarosław Kaczyński, mówiło o tym wczoraj również Pani Premier Beata Szydło, wspominał o tym również Pan Premier Mateusz Morawiecki, tymi decyzjami. Decyzjami, które były w sposób oczywisty jak najbardziej transparentne i uczciwe, ale jednak poczuliście się Państwo urażeni, a niektórzy nawet obrażeni. To chciałbym za to przeprosić i powiedzieć, że potrafimy odpowiednio szybko wyciągnąć wnioski, jeżeli opinia publiczna daje nam takie sygnały. I taki sygnał otrzymaliśmy, stąd ta decyzja jednomyślna kierownictwa naszej partii o oddaniu nagród przez ministrów. Nagród, które, tak jak powiedziałem, zostały przyznane zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, transparentnie, i wszystko nie było pod kołdrą, jak niejednokrotnie bywało to w czasach naszych poprzedników. Ale jednak Państwo tego w znacznej mierze nie zaakceptowaliśmy. Stąd ta decyzja. I przyjeżdżam też tu też z takim przekazem, żeby za te nasze potknięcia, błędy, nie tylko o tych, o których mówię, ale też wszelkie inne, żeby za nie przeprosić i powiedzieć Państwu uczciwie i szczerze, że potrafimy wyciągać wnioski, potrafimy te błędy odpowiednio szybko, mam nadzieję, korygować. I jedyny cel, jaki nam przyświeca z taką samą intensywnością, z jaką podejmowaliśmy się zmieniać Polskę po październiku 2015 roku, z taką samą intensywnością, z takim samym zaangażowaniem chcemy Polskę zmieniać w roku 2018. I chcemy z Państwem w bezpośredniej rozmowie, w bezpośrednich spotkaniach tymi naszymi planami się podzielić. To, że dzisiaj w całym kraju, Pan Premier dosłownie kilkanaście minut temu rozmawiałem, Pan Premier Jarosław Kaczyński rozpoczyna spotkanie w odległej Trzciance, to jest północno-zachodnie rubieże województwa wielkopolskiego. Inni nasi liderzy rozjechali się po całym kraju. No dzisiaj tutaj w Małopolsce jest również Pan Premier Mateusz Morawiecki, jest też Pani Premier Beata Szydło, inni ministrowie, inni ważni politycy, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są praktycznie w każdym województwie. Docelowo chcemy dotrzeć do przeszło 700 miejscowości. To nie tylko miast powiatowych, ale i tych mniejszych, gminnych, po to, żeby z Polakami rozmawiać, żeby mówić o tym, co udało nam się zrobić, ale przede wszystkim mówić o tym, co jeszcze chcemy zrobić. Co jeszcze chcemy zrobić i też usłyszeć, czego Państwo od nas oczekujecie. Ta wczorajsza konwencja w części mediów przebiła się w taki sposób, że praktycznie każdy z Państwa, jeżeli śledziłby właśnie te media, no to już byłby wyposażony w przynajmniej hasłowo w te nasze plany. Część mediów z kolei robiła wszystko, żeby przy okazji powtarzania po wielokroć przeróżnego rodzaju informacji z całego świata, czasami ważnych, czasami mniej ważnych, robiła wszystko, żeby, broń Panie Boże, ta informacja o tych naszych założeniach i propozycjach programowych do opinii publicznej nie dotarła. No bo jakby to zostawić z propozycją naszych konkurentów politycznych, którzy również w dniu wczorajszym odbywali konwencję, no to można by bez zbytniej złośliwości stwierdzić, kto rzeczywiście ma pomysł i program dla Polski, a kto jedynym programem, jakim posiada i z jakim idzie do wyborców, to hasło brzydki i wredny PiS i trzeba go natychmiast odsunąć od władzy, przywrócić władzę w nasze ręce, a jak władza wróci w nasze ręce, to wtedy nastanie powszechna szczęśliwość. A w jaki sposób, do tego do końca nie wiadomo, no ale na pewno będzie powszechna szczęśliwość, jeżeli tylko PiS od władzy odsuniemy. I też nie ukrywam, proszę Państwa, z olbrzymim rozbawieniem czytałem kilka recenzji tychże naszych propozycji przedstawionych wczoraj przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Panią Premier Beatę Szydło przez tak znamienitych ekonomistów jak Pan Profesor Balcerowicz, czy Jan Wincent Rostowski, czy inni politycy Platformy Obywatelskiej, ci sami, którzy mówili, że to
Duby Smalone i powieści niezwykłej treści, kiedy mówiliśmy, że wprowadzimy 500+ na każde drugie dziecko w każdej polskiej rodzinie, a w tych biedniejszych rodzinach już od pierwszego dziecka, to wtedy pan premier Donald Tusk, pan Balcerowicz, pan Jan Wincent Rostowski, no, śmiali się, prawda, wydziwiali, że to bzdury, oszustwo, kłamstwa Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy przedstawiamy nasze propozycje dzisiaj, no to dokładnie te same argumenty padają. A skąd na to pieniądze, a skąd, co to w ogóle za pomysły, jak to wszystko realizować. Proszę Państwa, ja się posłużę tutaj szczegółową notatką, ale nie chciałbym, żeby cokolwiek z tych propozycji, które wczoraj zostały przedstawione, mi umknęło. I dlatego też chciałbym Państwa poinformować, że decyzją naszego rządu i większości parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości została przedstawiona, to tak hasłowo już to zostało okrzyknięte, tak zwana piątka Morawieckiego. Cóż to jest ta piątka? Otóż po kolei, proszę Państwa, premier Morawiecki przedstawił te propozycje programu rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie w formie haseł, nie w formie zapowiedzi na pojutrze, na nie do końca sprecyzowany termin. Zostało to bardzo wyraźnie powiedziane. W najbliższych 6 miesiącach wdrożymy te zapowiedziane programowe cele. Cóż to za cele? Po kolei. Pierwszy, proszę Państwa, to jest punkt nazwany wyprawka Dobry Start. To znaczy, zadeklarowaliśmy, proszę Państwa, że od 1 sierpnia przyszłego roku szkolnego, ale w roku 2018, czyli po wakacjach, w każdej polskiej rodzinie, w której są dzieci uczęszczające do szkół przed 18 rokiem życia, każda taka rodzina otrzyma na tę tak zwaną szkolną wyprawkę 300 zł na każdego ucznia. I będzie to powtarzane co roku. Czyli nie jest to jednorazowa, że tak powiem, danina, ale podtrzymujemy to, co mówiliśmy i powtarzamy zawsze. Nie będzie rozwoju naszego kraju, nie będzie silnej Polski, jeżeli nie będziemy wspierać polskich rodzin. Jeżeli nie będziemy wspierać, to jest takie może brzydkie słowo, dzietności. Znaczy nie spowodujemy, jeżeli my jako politycy nie spowodujemy, że w Polsce nie zacznie się rodzić więcej dzieci, to proszę Państwa, nasze społeczeństwo będzie się kurczyć. Ono już się kurczy. Chociaż dzięki programowi 500+, po raz pierwszy od wielu, wielu lat zaczęliśmy się odbijać od dna, jeżeli chodzi o przyrost urodzeń. I proszę Państwa, ja jestem posłem z Pomorza Zachodniego, parlamentarzystą ze Szczecina, a jak Pomorze Zachodnie, to również pas turystyczny nadmorski. Myślę, że tutaj u Państwa, bardziej na południe, na Sądecczyźnie, na Podhalu, powtórzą to ci wszyscy, którzy zajmują się tą branżą gospodarki, jaką jest turystyka. Otóż usłyszałem i nie ukrywam, proszę Państwa, że było to dla mnie olbrzymią satysfakcją i olbrzymią radością. Usłyszałem od jednego z większych przedsiębiorców prowadzących duży ośrodek wypoczynkowy z dużym akwaparkiem nad morzem, który powiedział, jeszcze wtedy byłem wicemarszałkiem, powiedział mi coś takiego: panie marszałku, chciałem panu podziękować, bo w imieniu całej branży turystycznej, mówi, po raz pierwszy, było to w roku 2016, po raz pierwszy ferie zimowe, kiedy ja nad morzem miałem obłożenie na poziomie kilku pokoi, w tym roku po raz pierwszy, od kiedy prowadzę tę działalność, jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło, miałem nie tylko obłożenie we wszystkich pokojach, ale praktycznie w każdym pokoju miałem dostawki. I były to rodziny z dzieciakami. Rodziny z dzieciakami, które niejednokrotnie po raz pierwszy mogły zobaczyć polski Bałtyk. Jak sądzę, to samo dotknęło tutaj, w dobrym tego słowa znaczeniu, dotknęło branżę turystyczną na południu. A co słyszeliśmy, proszę Państwa, kiedy ten program wprowadzaliśmy? A no po pierwsze słyszeliśmy z ust pana Rostowskiego, z ust pana Tuska, z ust pana Balcerowicza. A to jakieś szaleństwo, szarlataneria, co że oni obiecują. To są po prostu kiełbasa wyborcza, przecież jakie pieniądze. A jak już wprowadziliśmy w pierwszych miesiącach, no to co słyszeliśmy? Patologię będziecie wspierać, przepiją te pieniądze. Zmarnują te pieniądze.
jakie dzieci. To wszystko popłynie do sklepów monopolowych. I co? Po raz pierwszy również odwołam się tutaj do doświadczeń, proszę Państwa, mojej ziemi zachodniopomorskiej, tak zwanej wsi popegeerowskiej. Jedna z matek, kilkoro dzieci mających w tej rodzinie, powiedziała, proszę Pana, ja po raz pierwszy poczułam się jako matka godnie. Bo ja idąc do sklepu z dumą, mogłam powiedzieć, nie na zeszyt, ja zapłacę. To jest również przywracanie, to wszystko, co próbujemy konsekwentnie od lat wdrażać, jest również przywracaniem godności tym, od których państwo przez ostatnie lata było odwrócone tyłem. I ten program, ten pierwszy punkt, ta wyprawka Dobry Start, w tym pięciopaku, w tej piątce Morawieckiego, to jest również jeden z elementów przywracania godności polskim rodzinom, żeby rodziny nie musiały, tak powiem, otwierać się na propozycje lichwiarskich pożyczek tych firm, które się zawsze przed końcem wakacji uruchamiają, że oto są gotowe udzielić pożyczki na to, żeby rodzice mogli kupić nowy tornister dla dziecka czy podręczniki. Proszę Państwa, kolejna bardzo ważna deklaracja Pana Premiera. My wszyscy jako politycy, moi koledzy parlamentarzyści, również wielu z obecnych, jak sądzę, tutaj na tej sali ludzi z tej tak zwanej sfery budżetowej, musimy mieć świadomość, że nasze pensje, nasze wynagrodzenia zawdzięczamy nie komu innemu, jak dzielnym, ofiarnym, oddanym i w zdecydowanej większości uczciwym polskim przedsiębiorcom. I że nie będzie rozwoju Polski, nie będzie rozwoju polskiej gospodarki bez rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Takiej, o jakiej już wspominałem, jak chociażby branża turystyczna, ale każda wszelaka. I że budżet państwa to się nie bierze z fabryki wytwórni papierów wartościowych i się po prostu nie miele urządzeniami do produkcji banknotów, tylko bierze się z wypracowanej i ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców. I dlatego, proszę Państwa, kolejnym, bardzo ważnym wsparciem dla polskich przedsiębiorców, kolejnym, bo mam na myśli tutaj ten drugi punkt z planu Mateusza Morawieckiego, to jest obniżenie CIT-u. Myśmy go już obniżyli, proszę Państwa. A teraz jest jasna deklaracja, że CIT dla małych i średnich firm zostanie obniżony do 9%. Te pieniądze posłużą polskim przedsiębiorcom, jestem o tym przekonany, na rozruch, rozbudowę własnych biznesów. A to z kolei, jestem o tym przekonany, spowoduje wpływ grosza publicznego w formie daniny publicznej do budżetu państwa po to, abyśmy mogli realizować nasze te zobowiązania, które tutaj dzisiaj również ja osobiście przed państwem składam. Proszę Państwa, jedną z grup społecznych, bardzo ciężko doświadczonych przez swoją ciężką pracę, ciężkie życie, to są nasi kochani seniorzy, to są nasze babcie, to są nasi już starsi rodzice. I proszę Państwa, i tym kolejnym punktem to jest punkt o nazwie Dostępność Plus. Co się pod tym słowem kryje? To jest program dla seniorów. W taki sposób, żeby życie ludzi, którzy już są, że tak powiem, po tym szczycie swojej aktywności zawodowej i chcieliby, i też odwołam się do tych doświadczeń moich z Pomorza Zachodniego, zawsze kroiło mi się serce, jak w tych pięknych, wybudowanych przez polskich przedsiębiorców domach czasowych z taką częścią usługową o nazwie medycyny, tak zwanej balneologii, czyli po prostu uzdrowiskowej, kiedy tam były pełne obłożenia, ale emerytów z Niemiec, ze Szwecji, z Danii, a nie było miejsca dla polskich emerytów. Polski emeryt musiał czasami po kilka lat czekać, żeby dostać skierowanie z NFZ-u do uzdrowiska, polskiego uzdrowiska. Jako ciekawostkę powiem Państwu tylko tyle, że kiedy byliśmy w głębokiej opozycji, robiliśmy wszystko, żeby uratować polskie uzdrowiska. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale był taki pomysł, żeby takie perły,
nasze, państwowe, jak uzdrowisko Kołobrzeg, uzdrowisko Świnoujście, Nałęczów, żeby wszystkie te uzdrowiska sprzedać za 200 milionów złotych. Bo mówiono, że to się wszystko nie opłaca, to trzeba sprzedać, oddać. 200 milionów złotych. W tym samym czasie budowano w ramach obwodnicy Warszawy drogę S8 i proszę Państwa, zapłacono 200 milionów za 1 kilometr tej drogi. Tak w Warszawie wywindowała Platforma Obywatelska ceny. Czyli za 1 kilometr wyrobu, który nazywano wyrobem autostradopodobnym, kiedy przed mistrzostwami Europy, przed Euro w 2012 roku minister Nowak na gwałt oddawał tę autostradę, to 1 kilometr na wysokości Warszawy kosztował 200 milionów, czyli tyle, ile chciano wziąć za wszystkie nasze polskie uzdrowiska, za perły, Ciechocinek i tak dalej. Myślę, że przynajmniej większość z Państwa w swoim życiu w tych uzdrowiskach była, czy to w formie jakby w roli kuracjusza, czy nawet tylko przyjazdem. Więc proszę zobaczyć, do jakiego stanu było doprowadzone państwo za naszych poprzedników. I my dzisiaj chcemy o naszych kochanych seniorów się upomnieć. To jest program, który ma też ułatwić takie codzienne egzystowanie. To jest też ułatwienie w formie dostępności do infrastruktury kulturalnej, infrastruktury miejskiej, codziennej. No ile sytuacji, że osoba starsza, mieszkająca na trzecim, czwartym piętrze w budynku bez windy, po kilka miesięcy mieszkania nie opuszcza, bo nie jest w stanie sama o własnych siłach do tego mieszkania dotrzeć. To jest kwestia transportu miejskiego, publicznego, w taki sposób, aby osobom również niepełnosprawnym, czy też jakby niesprawnym ruchowo, bo są już posunięci w latach, to codzienne życie ułatwić. I tutaj, proszę Państwa, planujemy kwotę bez mała 24 miliardów złotych na ten jeden punkt w tym programie. Ja wiem, że dla większości z nas, również dla mnie, czy to będzie 5 miliardów, czy 24 miliardy, to jest właściwie kwota abstrakcyjna, tak? No bo tu nikt z nas nigdy w życiu takimi kwotami ani nie dysponował, ani nie operował, więc to się wydaje coś. Ale z punktu widzenia budżetu państwa jest już to kwota znaczna. Jest to kwota znaczna, która musi jak gdyby zostać w dobrym tego słowa znaczeniu skonsumowana w taki sposób, żeby nasi seniorzy ten byt odczuli w tej dobrej zmianie. Proszę Państwa, i rzecz, znów wróćmy do tych, dzięki którym możemy mówić o wzroście dochodów do budżetu państwa, o rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, to jest do naszych przedsiębiorców. Ale proszę Państwa, jest coś takiego jak start. Kiedy młody człowiek odważy się rozpocząć działalność gospodarczą albo ktoś prowadzi tę działalność gospodarczą w takim bardzo małym wymiarze, to jego największym obciążeniem i bolączką przy różnych koniunkturach też gospodarczych związanych chociażby, nie wiem, z porą roku, w zależności od tego, jaką działalność gospodarczą prowadzi, to jest, proszę Państwa, olbrzymie obciążenie fiskalne, w tym również opłata na ZUS. I dlatego to jest nasza zapowiedź i deklaracja wczorajsza pana premiera Mateusza Morawieckiego. To jest czwarty punkt z tej piątki Morawieckiego. To jest mały ZUS dla małej firmy. To jest obniżenie dla tych firm, których miesięczne obroty nie sięgają 2,2 minimalnej pensji w Polsce. To, proszę Państwa, będzie bardzo znaczne polepszenie jakby dla tych, którzy jednoosobowo, dwuosobowo prowadzą czasami swoje takie małe rodzinne interesy. To obniżenie tego ZUS-u jest naprawdę, i to też jakby do mnie dociera ze strony moich kolegów, przyjaciół spoza polityki, którzy taką działalność albo ich dzieci taką działalność gospodarczą chcą prowadzić. No i proszę Państwa, punkt ostatni z tego pakietu Mateusza Morawieckiego, ale nie ukrywam, też bardzo bliski memu sercu z racji funkcji, jaką dzisiaj pełnię, to jest minister spraw wewnętrznych i administracji, któremu to ministrowi podlegają również wojewodowie. To jest, proszę Państwa, Fundusz na rozwój dróg lokalnych. Proszę Państwa, przy okazji takich objazdów, jak ten dzisiejszy, takich spotkań, jak to nasze dzisiejsze spotkanie, moi koledzy, myślę, że każdy z panów obecnych tutaj parlamentarzystów to potwierdzi,
Najczęściej kończyły się tak, że my przyjeżdżaliśmy, opowiadaliśmy o tym, co się nam udało zrobić, czego jeszcze się nie udało, co chcielibyśmy zrobić. Ludzie siedzieli życzliwie, na ogół czasami mniej, kiwali głowami, przytakiwali, no tak, ale kończyliśmy te nasze rozmowy i potwierdzają to również nasi wojewodowie, nasi samorządowcy. Padało pytanie, no wszystko pięknie, dobrze, że te miliardy na te wszystkie programy, ale my mamy jedno pytanie. A kiedy polepszy się nasza droga w naszej gminie? A kiedy wybudujecie drogę w naszym powiecie albo w naszej gminie? Bo tak, to powiem, gadacie o tych warszawskich, wszystkich tych, tylko że my tutaj żyjemy, w tej Polsce lokalnej. My chcemy, żeby nasze dzieci bezpiecznie mogły dotrzeć do szkoły. My chcemy bezpiecznie wrócić do domów z pracy. Kiedy będą te drogi polepszone? I proszę Państwa, tutaj chcę Państwu powiedzieć, że już w tym roku, ja już nawet kilka dni temu będąc na spotkaniu z samorządowcami województwa małopolskiego, miałem ten zaszczyt, ten przywilej wręczyć promesy dla samorządowców właśnie na naprawę infrastruktury drogowej. O, no to miło, jak tu jest któryś z tych samorządowców, potwierdzi, że nie kłamie. 34 miliony, proszę Państwa, przekazałem w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego, naszego rządu, samorządowcom w Małopolsce. Na przykładzie jednej gminy, Korzenna, niedaleko stąd, tam poszło 1 300 000 na naprawę kilku dróg zniszczonych wskutek, tu mi pan poseł podpowiada. 1 950 000 do Dąbrowy. No tego nie pamiętałem. Mogą się lepiej przygotować, albo poseł Krajewski mógł mi taką ściągę dać przed spotkaniem. No, pewno dał, ale nie doczytałem. Ale to cieszy, proszę Państwa. No, to są konkretne środki, które tutaj popłynęły już do Państwa i będą przeznaczone na drogi lokalne. W skali całego kraju, znowu przejdę na ten poziom mega cyfr, jak to mówią młodzi ludzie, ale proszę Państwa, decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego myśmy zwiększyli ten budżet Funduszu Dróg Lokalnych, który jest w gestii wojewodów, z 800 milionów do 1 300 000. To jest o 500 milionów więcej. Jeszcze do wydania w tym roku. Czyli samorządy mogą o te 500 milionów aplikować. W wypadku Małopolski to jest około 38 milionów plus to, co dotarło w formie promes. To nie są te same kwoty. Te 33 miliony, które przekazywałem w ostatnich dniach samorządowcom, to jest zupełnie innego funduszu. To jest z rezerwy mojej ministra spraw wewnętrznych i administracji na niwelowanie skutków nawałnic, powodzi. Natomiast te 38 milionów, 37 milionów, które są przewidziane w ramach tego zwiększonego limitu, zwiększonego, czyli to, co było w 800 milionów też tutaj do Państwa trafi. To już są, proszę Państwa, bardzo konkretne kwoty. Bardzo konkretne kwoty, bo co jest też niezwykle ważne, że dotychczas o te środki mogły aplikować samorządy, ale przy 50-procentowym własnym udziale. I to, proszę Państwa, eliminowało bardzo wiele gmin o niskich budżetach, niskich dochodach. W tym momencie naszą decyzją, decyzją pana premiera Morawieckiego, ten limit został zwiększony. To znaczy 80% może być finansowanych tych inwestycji ze środków tego programu. Czyli samorządy mogą aplikować o 80% środków. To z kolei daje szansę bardzo wielu samorządom, których do tej pory na tego typu akcje nie było, czy inwestycje nie było stać. To, proszę Państwa, tak jak już zapowiedziałem, będzie zrealizowane w ciągu najbliższych 6 miesięcy. To nie jest obietnica gruszek na wierzbie. Był taki polityk dosyć dawno, ale żyje jeszcze, ma się całkiem dobrze, który mówił, że jak on zechce, czy partia, której przewodzi, zechce, to gruszki na wierzbie wyrosną. No, ani gruszek na wierzbie nie było, a i on i jego partia znalazły się poza parlamentem. Bo ludzie, jestem o tym przekonany, politykom są w stanie wybaczyć potknięcia, błędy, ale nie są w stanie wybaczyć jednego, czy kłamstwa i oszustwa. I mam świadomość tego, jakie olbrzymie koszta byśmy ponieśli, polityczne i wyborcze, gdybyśmy zrobili sobie taki objazd po kraju, no obiecywali, czy nagadali to wszystko, co ja tutaj Państwu przedstawiam, po czym powiedzieli, no nie, no jednak tego nie zrealizujemy, bo coś tam. To byśmy skończyli tak jak ten polityk, że ani gruszek by nie było, ani nas by nie było. Więc chcemy jakby też wyciągać wnioski i deklaruję Państwu w imieniu
mojego obozu, naszego obozu politycznego, że te pomysły będziemy realizować konsekwentnie. Drapie się po głowie profesor Balcerowicz, wyzłośliwia się były minister finansów, pan Jan Wincent Rostowski, uśmiecha się z przekąsem pewno pan premier Donald Tusk i zachodzą w głowę, a skąd wy na to wszystko pieniądze weźmiecie? Ja powiem państwu tylko tyle. Budżet państwa za czasów naszych poprzedników to przypominał, przepraszam za takie określenie, nawet nie tyle dziurawe wiadro, co durszlak, z którego pieniądze publiczne po prostu wyciekały miliardami. Wystarczyło, proszę państwa, pozatykać te dziury bardzo konsekwentnie. I tu chwała politykowi z tego regionu, panu ministrowi Marianowi Banasiowi, odpowiedzialnemu dzisiaj za system finansów. I proszę państwa, pojawiły się pieniądze. Pojawiły się pieniądze tak, że agencje międzynarodowe, tak zwane ratingowe, nie tylko nie obniżają nam tych prognoz, ale je podnoszą. Polska gospodarka się rozwija i stać nas na ten program, który już realizujemy, chociażby program 500+. I w sposób bardzo odpowiedzialny deklarujemy to wszystko, co ja państwu tutaj powiedziałem. To jest, proszę państwa, tylko ta piątka Mateusza Morawieckiego. Ale jest jeszcze jedna niezwykle ważna zapowiedź. To jest zapowiedź pani premier Beaty Szydło, która stoi na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów. I tu już, proszę państwa, w takim skrócie, no bo chciałbym, żeby to jednak była rozmowa, żebyśmy tutaj, że mógł też jakby odpowiadać na państwa pytania, to są następujące przyrzeczenia i deklaracje. Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Śmialiśmy się wczoraj podczas konwencji. Właściwie cała sala się roześmiała, bo w pierwszym odruchu to można by zrozumieć, że będziemy płacić tym matkom, które czas porodu skrócą do minimum i nie wiem, czy położna będzie stała ze stoperem i tam liczyła, jak szybko mama urodzi. Oczywiście nie, to jest żart. Chodzi o szybki czas urodzenia między jednym a drugim dzieckiem. Żeby mamy nie przekładały, żeby rodziny nie przekładały decyzji o kolejnym dziecku. Bo to jest, proszę państwa, nasze być albo nie być. To jest nasze być albo nie być, bo jeżeli przez ostatnie kilkanaście lat, rok w rok, więcej nas umierało niż się rodziło, to nasze państwo się kurczy. Wiecie państwo, były naprawdę dramatyczne, i tu już mówię to absolutnie poważnie, myślę, że pan profesor Bernacki w sposób bardziej, że tak powiem, akademicki, naukowy by to państwu wyłożył, ale były wyliczenia dramatyczne dla nas jako społeczeństwa, jako narodu, jako państwa, polskich demografów, że do końca tego wieku, jeżeli poziom urodzeń i dzietności, ta relacja do śmierci, a nowych narodzin by utrzymała się na tym samym poziomie, to proszę państwa, przy końcu tego wieku według demografów nasz naród, nasze społeczeństwo miało się skurczyć do 17 milionów z 38. To jest, proszę państwa, tragedia dla narodu. I to musimy mieć świadomość tego, jaka odpowiedzialność dzisiaj na nas, politykach, spoczywa. Jak powinniśmy realizować i budować relacje społeczne w odniesieniu do polskiej rodziny. I to jest, proszę państwa, pięknie powiedział to Mateusz Morawiecki wczoraj i pani premier Beata Szydło też to. Rodzina to nie koszt. My nie możemy patrzeć na rodzinę jako na coś, co przynosi państwu koszty. To inwestycja. Proszę państwa, bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. To jest kolejna zapowiedź pani premier Beaty Szydło. Bezpłatny przejazd komunikacją publiczną dla rodzica lub opiekuna z dzieckiem w wózku. Mama, studentka, wszelkie wsparcie ze strony uczelni i państwa dla mam, które decydują się na dziecko, będąc studentkami, studiując. Młodzież Plus, to znaczy zwiększyć i dać możliwość młodzieży, i tej młodszej, między 16 a 25 lat, uczącej się oczywiście młodzieży, w dostępności do inwestycji kulturalnych. Program modernizacji i budowy wiejskich ośrodków kultury. Powtarzamy to bardzo, bardzo często. Nasi poprzednicy mieli taki model rozwoju, tak zapowiadał to uczenie minister Boni. Przygotował strategię rozwoju Polski i nazwał tę strategię modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym. Mądrze brzmi. Na czym ten program rozwoju Polski miał polegać? Ano na tym, że kumulujemy środki w dużych aglomeracjach, w dużych metropoliach, dajmy na to tutaj Kraków. Nie mam nic przeciwko pięknemu Krakowowi, chciałbym, żeby się rozwijał. Czy u mnie Szczecin, czy gdzieś tam Warszawa, Poznań.
i te środki płyną tylko do tych dużych aglomeracji i metropolii, a następnie, jak już te duże metropolie się wzbogacą, to poprzez tak zwaną dyfuzję to bogactwo dotrze, dajmy na to, z Krakowa tutaj do was, do Dąbrowy Tarnowskiej. No proszę państwa, można się puknąć w czoło. To jest model wybitnie rosyjski. Jarosław Kaczyński często go przywołuje. Bardzo bogata Moskwa, bardzo bogata. Z bardzo bogatymi ludźmi, czy Petersburg. Ale 100 kilometrów na południe od jednego albo drugiego miasta, czy na północ, czy na wschód, czy na zachód. To jest cytat tutaj kolegów, biorę na świadków, że się odwołałem do naszego lidera i pana prezesa Kaczyńskiego. Na śniadanie barszcz, na obiad barszcz i na kolację barszcz. I bieda aż piszczy. I w żaden sposób ta dyfuzja, czyli to przesuwanie się tego bogactwa z Moskwy na te prowincje nie dociera. Taki model próbował nam pan Bonis do spółki z panem Tuskiem właśnie w Polsce zaprowadzić. Czyli my mówimy o zrównoważonym rozwoju. Stąd właśnie również ta powszechna dostępność do tych ośrodków kultury, właśnie na małych wsiach. Proszę państwa, też mówiła o tym wczoraj pani premier Beata Szydło, odwołując się tutaj do własnego wykształcenia, do własnej pasji, to jest Etnopolska, czyli program dedykowany tym wszystkim ludziom, którzy mając pasję w swoim sercu, tak upiększają nasze małe ojczyzny. To są zespoły ludowe, zespoły artystyczne, tradycja lokalna i kultura dla seniora. Mówiłem już o tym w tym pięciopaku premiera Mateusza Morawieckiego, ale jakość życia dla seniorów to również możliwość i dostępności do kultury. Właśnie dla nich, żeby oni już u schyłku swojego życia niejednokrotnie mieli też taką możliwość korzystania z tych wszystkich dóbr, jakie w życie każdego z nas, każdego człowieka niesie szeroko rozumiana kultura. I proszę państwa, kończąc, to jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, również dzisiaj dla mnie niezwykle ważnej, bo z racji decyzji kierownictwa naszej partii za ten element życia społecznego odpowiadam, a mianowicie bezpieczeństwo. Chwilę rozmawialiśmy tutaj z panami parlamentarzystami przed spotkaniem u państwa o likwidacji atrybutów państwa polskiego u mnie na Pomorzu Zachodnim. Ja przywołałem konkretną miejscowość nad Odrą, Siekierki, gdzie polikwidowano, tam jest największa polska nekropolia, to jest cmentarz większy niż na Monte Cassino, gdzie są pochowani polscy żołnierze, którzy forsowali Odrę, szturmując Berlin. Za plecami mieli NKWD-zistów, przed sobą mieli artylerię niemiecką, wielu z nich zginęło właśnie od strzałów w plecy od sowieckich zbrodniarzy. Odra oddawała ciała naszych żołnierzy jeszcze w latach 50. Opowiadali mi ludzie, którzy tam byli, że Odra spłynęła krwią w dosłownym tego słowa znaczeniu. I proszę państwa, tam ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański, wielka postać polskiego kościoła, były więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, który był poddawany eksperymentom medycznym, później decyzją Ojca Świętego został metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Ten cmentarz był bardzo bliski sercu księdza Kazimierza, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Ksiądz arcybiskup robił wszystko, żeby tam polskie państwo trwało. A co robili nasi poprzednicy? Polikwidowali posterunki policji na terenie tej gminy, tego powiatu. Polikwidowali strażnice Straży Granicznej. Polikwidowali pocztę. Proszę państwa, kiedy była 70. rocznica wkopania słupa granicznego nad Odrze, nad Odrą, w Trzelinie, to ówczesny prezydent Bronisław Komorowski odmówił objęcia tej uroczystości patronatem prezydenta, bo powiedział, odpisał w liście burmistrzowi Mieszkowic, że to teraz Europa Zjednoczona, granice, co tam takie świętowania jakichś słupów granicznych. Czyli nie ma państwa polskiego. Nie ma państwa polskiego. I proszę państwa, do czego zmierzam? Że my ten element z jednej strony instytucjonalny dla każdego państwa, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo obywateli przywracamy. Ja jako minister spraw wewnętrznych i administracji kontynuuję decyzję mojego poprzednika, znakomitego ministra Mariusza Błaszczaka, chociażby w przywracaniu posterunków policji. Już 75 z 400 zlikwidowanych przez naszych poprzedników. 800 posterunków było w skali całego kraju policji, oni 400 zlikwidowali. My te posterunki przywracamy. Znaleźliśmy środki w budżecie również do końca 2000,
2020 roku będzie to przeszło 9 miliardów złotych na doposażenie polskich służb mundurowych, polskiej policji, straży pożarnej, straży granicznej, na pensje dla funkcjonariuszy. Jest takie powiedzenie, tanio to psi jedzą, przy całym szacunku dla bożych stworzeń, jakim są nasi przyjaciele. Tanie państwo nie może oznaczać dziadowskiego państwa. Grosz publiczny trzeba oszczędzać, trzeba wydawać racjonalnie. Ale nie może być tak, że z jednej strony oszczędzamy i likwidujemy posterunki policji, a z drugiej strony dajemy możliwość dla karuzel VAT-owskich, dla wypływania grosza publicznego idącego w setki miliardów złotych. Bo to przeszło 200 miliardów złotych państwo polskie utraciło wskutek właśnie takiego, a nie innego stosunku naszych poprzedników do grosza publicznego. Proszę Państwa, przede mną dzisiaj jeszcze spotkanie w nieodległym, co prawda, ale sąsiednim powiecie w Brzesku. Dlatego kończąc, oddaję tu już głos moim kolegom i jestem do Państwa dyspozycji na Państwa pytania, jeżeli będą. Oczywiście postaram się wyczerpująco odpowiedzieć. A bo to rozumiem, że formuła pytań na kartce. Zapowiadaliśmy rzeczywiście głęboką sanację naszego życia społecznego i politycznego, ale nigdy nie zapowiadaliśmy politycznej dintojry. To znaczy nigdy nie zapowiadaliśmy, że decyzjami politycznymi będziemy karać naszych oponentów. Proszę Państwa, my podjęliśmy się reformy wymiaru sprawiedliwości, mając świadomość, jak wiele patologii, oczywiście nie generalizuję, bo jestem przekonany, że zdecydowana większość polskich sędziów, prokuratorów to ludzie nieskalanej uczciwości i szczerej pasji. Ale jednak uznaliśmy, że nie może być, jakby, nie chcę powiedzieć klanów czy grup zawodowych wyjętych spod jakiejkolwiek kontroli społecznej. Dlatego podjęliśmy próbę, mam nadzieję, że skuteczną, naprawy i wyeliminowania z polskiego wymiaru sprawiedliwości sytuacji no, jakby uwłaczających godności zawodu sędziowskiego. Ale proszę Państwa, do czego zmierzam? No to nie politycy winni rozliczać karnie swoich konkurentów czy przeciwników. To sądy. To sądy. Nawet no, dzisiaj jest taka sytuacja, że sąd w Szczecinie będzie podejmował decyzję, czy zastosować areszt tymczasowy, czy też nie, wobec jednego z byłych ministrów, a dzisiaj prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej. I proszę Państwa, kiedy podejmowaliśmy jako Sejm decyzję, kiedy obecny tutaj pan profesor Bernacki jako szef Komisji Regulaminowej referował Wysokiej Izbie rekomendacje komisji, to przecież my nie robiliśmy nic innego, jak tylko oddawaliśmy tę decyzję w ręce sądu. A co mogliśmy, proszę Państwa, usłyszeć? Zemsta, pisiory mszczą się, będą niszczyć swoich przeciwników politycznych. Większość odebrała immunitet Gawłowskiemu. Proszę Państwa, jeżeli miałbym jeszcze za coś Państwa przeprosić, to również za decyzję senatorów. No jest tu przedstawiciel Senatu, więc jakby szczegółowe informacje toczy się do pana profesora Wiatra, dlaczego Senat tak, a nie inaczej zagłosował w wypadku naszego senatora, senatora z Prawa i Sprawiedliwości. I żeby była sprawa jasna, którego ja osobiście w takich relacjach interpersonalnych bardzo, i szczerze to mówię, lubię. Mam na myśli tutaj pana senatora Koguta, bardzo go lubię. Pan senator Kogut jest specyficzny, ale proszę Państwa, gdyby ta decyzja była w polskim parlamencie, to ja bym się nie zawahał. I tutaj mamy olbrzymie pretensje i żal do naszych senatorów z naszego klubu, że zagłosowali w taki, a nie w inny sposób. Dlaczego? Bo to, proszę Państwa, i tak nie byłaby decyzja ich, ani nas, tylko to byłaby decyzja sądu. To nie oznaczało zdjęcie immunitetu, tak jak w wypadku pana Gawłowskiego czy wcześniej senatora Koguta. Decyzja polityków nie oznacza, że nasza decyzja jest o tym, żeby jednego czy drugiego wsadzać do więzienia czy do aresztu. O tym musi decydować sąd.